Siemanko, zaczynamy rozgrzewkę. Troszeczkę ćwiczymy tutaj w domu. Siłownie niestety są zamknięte, więc spadki będą jakieś, ale kurwa na pewno nie w obwodach, jest ok w miarę. Ile się da, tyle ćwiczymy, zobaczymy jak to pójdzie. Proszę bardzo, lecimy rozgrzeweczkę sobie. No i co, na razie tak trzeba ćwiczyć w domu, kurwa. Zawody jedne miałem mieć 2 tygodnie temu. Przełożone są. Nie wiadomo, czy się w ogóle odbędą, nie wiadomo na kiedy. Następne mają być planowo za 3 tygodnie, ale są przełożone na lipiec. No i też nie wiadomo, czy co tam będzie, trzeba na razie czekać. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Lekki jest. Dobra. I tak sobie pompujemy bareczki. Delikatnie, aby po prostu tam krew napłynęła do mięśnia. Ile się da, tyle się tam popodnosi. A jak siłownie otworzą, będzie się dźwigać znowu więcej. Zresztą teraz też nie ma co się jakoś tam zrywać, bo nie wiadomo kiedy będą te zawody, więc też jak tak nie ma określonego bliżej celu, to nie ma tej takiej motywacji, nie ma jak zrobić tego planu, bo nie wiadomo na kiedy planować szczyt siły, także trzeba ćwiczyć na razie tak, żeby to podtrzymać. Od razu? Tak, dobrze. Podasz? Dobra, moje. I proszę bardzo, pan kapitan Cox też bareczki pompuje. Elegancko. Przerwy praktycznie są znikome. Jeden wjeżdża po drugim, idziemy na przemian cały czas, nie ma tego ciężaru, także trzeba po prostu zagęszczać ruchy, trochę zwiększyć objętość, skoro ta intensywność jest nieco mniejsza i tak to wygląda. Ćwiczymy dalej następne ćwiczenie. I lecimy zza głowy, rozciągamy te bareczki. O tak. Podać, nie? No. Czekaj. Lekki jest. Dobra, lekki jest.